Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przygotowałam na dzisiaj coś, co będzie proste, ale trudne. Myślę, że teraz jest czas, kiedy potrzebujemy takich prostych tematów i kiedy potrzebujemy przypomnieć sobie pewne podstawy konieczne w naszym życiu chrześcijańskim. Dlatego też skupimy się na Ewangelii Mateusza. Bardzo proszę, żebyście otworzyli tekst, 18 rozdział Ewangelii Mateusza. Zaczniemy od tego fragmentu, który Krzysiek czytał jeszcze na początku tej części. Przeczytam to jeszcze raz od wersetu 18 do wersetu 22, tak żeby zbudować pewien kontekst dla tego, o czym będziemy mówić później. Ewangelia Mateusza, rozdział 18. Czytam od wersetu 18. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie, i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: Nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Chrystus rozmawiał ze swoimi uczniami na wiele różnych tematów. Zwykle poruszał tematy trudne bądź kontrowersyjne. Tutaj poruszył temat, gdybyśmy cofnęli się jeszcze trochę w tym czytaniu tekstu, o odpuszczaniu win. O tym, w jaki sposób postępować z człowiekiem, który grzeszy, w jaki sposób postępować z człowiekiem, który nie zamierza poprawić swojego postępowania. Podsumowaniem dla tego wszystkiego są słowa Chrystusa o modlitwie, o tym, że 2 lub 3 osoby, które uzgodnią ze sobą jakieś prośby do Boga, zostaną wysłuchane. Na tle tak ważnych prawd pojawia się Piotr. Piotr bardzo często miał takie wielkie wejścia w temat. Na tle tego wszystkiego pojawia się Piotr, który wydaje się chce zabłysnąć, chce pokazać, że on tak dobrze rozumie temat i tak dobrze rozumie kwestię odpuszczania win, że w tej swojej moralności, w tej swojej pobożności, w tej swojej dobroci idzie daleko dalej niż to jest powszechne. I pyta Chrystusa, ile razy powinien odpuścić, jeżeli brat zgrzeszy przeciwko niemu, czy aż do 7 razy. Chrystus, myślę, że to taki zwyczaj chyba Jezusa, Chrystus najpierw odpowiada w zasadzie przecząco, nie powiadam ci do 7 razy, później znacznie zwiększa ten pułap, lecz do 77 razy, a później mówi pewną przypowieść. Przeczytamy sobie tę przypowieść, przeanalizujemy ją dzisiaj. Co ciekawe, ta przypowieść ma na celu nie tyle pokazanie Piotrowi, jaka jest ilość, jaka jest taka ostateczna granica przebaczania, co pokazanie wszystkim uczniom i pewnie nam dzisiaj, że to pytanie Piotra, ta refleksja Piotra, to pytanie jest w ogóle źle zadane, że to spojrzenie powinno iść w zupełnie inną stronę i temat przebaczenia, temat stosunku do drugiego człowieka należałoby rozumieć w zupełnie inny sposób. Więc przeczytamy część pierwszą przypowieści. Mówi mu Jezus, czytam od wersetu 22, od wersetu 23. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go Pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam Ci wszystko. Wtedy Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Na tym etapie mamy taką ładną historię z happy endem. Wszystko kończy się dobrze. Widzimy tutaj piękny obraz Bożego przebaczenia. Jest dłużnik, który nie ma pieniędzy, nie ma z czego spłacić. Prosi o litość, prosi o wybaczenie. Bez żadnych zająknięć, bez żadnych problemów król mówi:
Nie ma problemu, nie musisz mi nic oddawać, wszystko jest w porządku, wykreślamy cały dług, sprawa jest zamknięta. Gdyby tutaj przypowieść się kończyła, to jest naprawdę piękna historia, taka podnosząca na duchu, motywująca, to wszystko tak pięknie wygląda. Ale przypowieść tutaj się nie kończy, bo w tym samym momencie, kiedy ten sługa dostał nowe życie, można powiedzieć, nie wiem, może mieliście kiedyś kredyt, część z was może wie, co to znaczy spłacić kredyt albo nie musieć już go spłacać, więc ten sługa naprawdę dostał takie nowe życie. I czytamy od wersetu 28. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów. I pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Ta druga historia, druga część tej historii jest bardzo wyraźnie analogiczna do tej pierwszej. Nawet pewne sformułowania się powtarzają. Widzimy, że tu mamy takie lustrzane odbicie, tak? Jest ktoś, kto miał pieniądze i ktoś, kto pożyczył od niego pieniądze albo w jakiś sposób doprowadził się do długu. Dłużnik prosi o nawet nie tyle o przebaczenie, dłużnik prosi o trochę więcej czasu. Dłużnik prosi o cierpliwość w obu tych historiach, żeby móc spłacić dług. No, zakończenia są jednak zupełnie różne. Różnice pomiędzy tymi historiami. Pierwsza rzecz, różnica jest taka, że w pierwszej historii mamy relację taką hierarchiczną. Jest król i jest sługa. W drugiej historii to są współsłudzy, więc wydawałoby się, że już choćby na tej płaszczyźnie powinni się rozumieć. Bo pewnie być może wykonują podobną pracę, być może mają ten sam sposób życia. No jakoś, wiecie, zazwyczaj ludzie w swoim gronie żyją ze sobą trochę lepiej niż w tych relacjach pionowych. Łatwiej mieć ze sobą relacje. Tym bardziej zaskakuje tutaj postawa tego sługi, który tak źle potraktował swojego brata. Kolejna różnica w wysokości długu. Ja to sobie wszystko policzyłam. Te przeliczniki na obecną walutę trochę się zmieniają, zupełnie jest chyba nierealne znaleźć odpowiedniki, no bo jednak czasy są inne, sposób zarabiania jest inny i tak dalej, ale przeliczyłam to sobie na dni robocze. Więc ten drugi dług, 100 denarów. W dalszej przypowieści, tam parę rozdziałów później, Chrystus mówi o robotnikach w winnicy, którzy otrzymują 1 denara na dzień. Więc 1 denar to jest zapłata za dzień pracy. Dłużnik, który miał 100 denarów długu, no to gdybyśmy policzyli mu wolne soboty, żeby pracował 6 dni w tygodniu, powiedzmy, no to wychodzi około 4 miesiące pracy. Talent, według najniższego przelicznika, który znalazłam w internecie, talent to 4,5 tysiąca denarów. Jeden talent. Dług dłużnika, który był winien 10 tysięcy talentów, to 45 milionów denarów. Tak, ta kwota była o tyle dla mnie zaskakująca, że kilka razy to sprawdzałam, czy aby na pewno dobrze policzyłam. Zachęcam, żebyście też sobie to sprawdzili w domu, bo matematyka nie zawsze dobrze mi idzie, ale sprawdzałam to, wychodzi, że 45 milionów denarów. Jeden talent, który dłużnik powinien był oddać swemu panu, to odpowiednik około 12 lat pracy, ponad. Jeden talent. Za jeden talent powinien 12 lat pracować. Wiecie, no nie tyle, że 12 lat pracować, tylko 12 lat pracować i całą swoją wypłatę z tych 12 lat oddać bez kupowania za to jedzenia, ubrania, utrzymywania się. Wszystko idzie na oddanie tego w kwestii długu. 10 tysięcy talentów. Wiecie, ile to lat pracy?
123 tysiące lat pracy. 123 tysiące lat pracy. Celowo przeliczyłam to na dni pracy, bo kwoty powyżej 500 000 to już wszystkie brzmią tak samo. Czy to jest 500 000, milion, miliard i tak dalej, no to dokładamy liczbę zer. Dla mnie to nie jest jakieś takie przekładalne na cokolwiek. Natomiast ilość dni pracy albo lat pracy to już w jakiś sposób możemy sobie wyobrazić. W każdych czasach, w każdy sposób. Różnica w długu jest naprawdę znaczna. Wiecie, tu nie chodzi o to, żeby co do złotówki im wyliczyć, ile oni byli dłużni, ale żeby mieć świadomość tego, jak nieproporcjonalna była to sytuacja, jakie różnice tu zachodziły, jaka różnica jest w możliwości spłaty. Współsługa, będąc pociągnięty do odpowiedzialności, mógł rzeczywiście szczerze powiedzieć, jeśli będę miał trochę więcej czasu, jestem w stanie ci to spłacić. 4 miesiące pracy, no gdyby tam miał kilka lat na spłacenie długu, odkładając powiedzmy po denarze na tydzień, jest w stanie zebrać tę kwotę i spłacić ją. Jego prośba, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko, to jest realna możliwość spłacenia długu. Pod warunkiem rozłożenia go na raty, pod warunkiem dania mu trochę więcej czasu, to rzeczywiście może się odbyć. Ten dług jest do spłacenia. Sługa, który zostaje pociągnięty do wyjaśnień, który jest dłużny 10 tysięcy talentów, prosząc, panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko, nie jest w stanie tego spłacić. Nawet gdyby żył 10 razy, nie jest w stanie tego spłacić. To są 123 tysiące lat. Nawet gdyby żył 1000 razy, nie jest w stanie tego spłacić. Nie ma realnej możliwości, żeby on to spłacił. Jego prośba albo jest absolutnym aktem desperacji, ale w tej sytuacji to raczej prosiłby o łaskę po prostu niż o cierpliwość, albo po prostu nie jest świadom, nie zrobił sobie takich obliczeń jak ja i absolutnie nie jest świadom, ile tak naprawdę wynosi jego dług. Nie jest świadom, że możliwość spłacenia, możliwość oddania nawet części, nawet procenta z tego wszystkiego jest znikoma. Po prostu to jest nie do oddania, nie odpracowania, nie ma takiej szansy. Sądzę, że ten sługa nie był tego świadom. Nie wziął pod uwagę tego, że wysokość długu po prostu uniemożliwia jakąkolwiek możliwość spłaty. I wreszcie różnica w potraktowaniu. Sługa, który miał 10 tysięcy talentów długu, czyli 123 tysiące lat pracy do odpracowania dla kogoś, został potraktowany nadspodziewanie dobrze, można powiedzieć. Po jednej prośbie, panie, okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko, tam nawet nie ma ze strony króla jakiegoś takiego lekceważenia go. Wiecie, w takiej sytuacji taki przeciętny król powiedziałby: chłopie, o czym ty mówisz? Ile mam być cierpliwy? Ty jesteś mi winien tyle pieniędzy, że choćby cała twoja rodzina przez 1000 lat pracowała, to ty mi tego nie oddasz. Natomiast król absolutnie nie próbuje w żaden sposób go upokorzyć, w żaden sposób go umniejszyć, nie próbuje nawet wyłudzić czegoś od niego, dostać coś w zamian. Nie ma mowy o niczym takim. Król po prostu lituje się, uwalnia go, daruje mu dług. Zapominamy o sprawie, 10 tysięcy talentów. Król mówi, to nie jest dla mnie aż taka wielka kwota, spokojnie, jestem w stanie nawet spłacić to za ciebie, nie masz długu. Od dzisiaj nie masz długu. Wyobraźcie sobie taki moment, kiedy pozbywacie się długu, kiedy pozbywacie się takiego długu. Wiecie, znacznie mniejsze długi doprowadzają ludzi do depresji, samobójstw i tak dalej. Pozbywacie się takiego długu, wychodzicie, jak się wtedy czujecie? Zaczynacie nowe życie, tak? Uśmiech na twarzy, lekkość w sercu, wreszcie ten ciężar, który gdzieś miałem na barkach przez ostatnie x lat, wreszcie to wszystko zeszło. No, pamiętam Zacheusza. To nie była historia o anulowaniu długu, ale wyobrażam sobie, że osoba, której anulowano taki dług, zachowałaby się jak Zacheusz. Robię przyjęcie, komu jeszcze coś byłem dłużny, to oddam. Jeśli nie ma pieniędzy, to jak będę miał, albo jakoś wam odpracuję. Zapraszam wszystkich, cieszymy się razem.
Pamiętacie Zacheusza? To była wspaniała historia, bo on rzeczywiście przyjął łaskę, którą mu okazano. Okazał radość, był przyjacielem dla wszystkich ludzi w tym momencie. Nieważne, że kiedyś go tam dokuczali mu, bo był celnikiem. Nieważne, że te relacje nie układały się dobrze. Zacheusz zapomniał o wszystkim w momencie, kiedy zaczął nowe życie. Tutaj dłużnik zaczyna nowe życie i wychodząc od swojego króla, wiecie, to nie jest, że tam za 2 tygodnie mu się przypomniało o dłużniku. Kiedy wychodził od króla, po wyjściu, spotyka współsługę. Wiecie co, no trudno to sobie wyobrazić, że nie rzuca mu się na szyję z okrzykiem: nie mam długu, tylko zaczyna go dusić. Pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj, coś winien. Wyobrażacie to sobie? Jakoś tak coś tu zgrzyta, coś nie gra, coś nie pasuje, prawda? Ostatecznie, kiedy współsługa zachowuje się dokładnie tak, jak on przed chwilą, mówi nawet dokładnie te same słowa. Dokładnie to samo. Tutaj nie ma mowy o jakiejkolwiek szlachetności, jakimś dobrym podejściu, chociaż to jest 100 denarów. To nie jest mało. To jest wypłata za 4 miesiące. To nie jest jakiś tam grosik. Ale w stosunku do tego, co mieliśmy przed chwilą, no to nie jest znowu też tak dużo, prawda? 4 miesiące pracy. Co ciekawe, nawet nie ten sługa wtrącony do więzienia w jakiś sposób reaguje, odwołuje się i tak dalej, tylko współsłudzy. Gdzieś może przyjaciele, może po prostu neutralne osoby, które znały dwóch tych ludzi. Współsłudzy zwracają się do króla. To, co się stało, tak bardzo wzburzyło wszystkich wokół, zasmuciło, że postanowili udać się do króla i jakoś rozwiązać tę sytuację. Biorąc pod uwagę całą tę historię, wszyscy ci ludzie mieli chyba bardzo dobre relacje z królem, bo traktowali go tak, wiecie, po przyjacielsku, jako kogoś, do kogo można udać się z problemem, kto sprawę załatwi. Król przywołuje swojego sługę, tego bardzo winnego wcześniej sługę. Mówi mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił, czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą. I wszyscy czujemy słuszność tego żądania, prawda? Skoro tamtemu zostało odpuszczone, powinien był zachować się w taki sam sposób. Analogia tych dwóch historii pokazuje nam, że ten sługa do jakiegoś momentu był podobny do króla. To nie jest, że to była jakaś zupełnie inna postać. Król miał swojego dłużnika, ten sługa miał swojego dłużnika. Być może pożyczył komuś pieniądze, okazał się kolegą dobrym, w jakiś sposób brał przykład ze swojego pana. Dlatego są do siebie porównani, bo w jakiś sposób byli do siebie podobni. Jednak w tym momencie całe to podobieństwo znikło. Mamy sytuację zupełnie przeciwną. I teraz pytanie, czy problemem sługi tego od 10 tysięcy talentów, czy problemem sługi było to, że po prostu nie chciał darować długu? Bo to mamy wprost napisane, że nie chciał. Nie chciał, lecz odszedł, wtrącił go do więzienia. Czy to był tak naprawdę problem? Ja myślę, że problem tkwi o wiele wcześniej. Bo wiecie, samo to, że nie chciał, być może w takiej sytuacji współsłudzy namawialiby go, rozmawialiby z nim. Tutaj nawet się już do niego nie zwracają. Między nimi już nawet nie ma relacji. Wolą iść szczebel wyżej, porozmawiać z królem, niż porozmawiać ze swoim współsługą, żeby okazał trochę serca. Ta sytuacja musiała już być tak na ostrzu noża, że z tym człowiekiem nawet nie było sensu rozmawiać. A mówimy o człowieku, któremu dopiero co darowano wszystko. Niesamowite, prawda? Myślę, że problem tego sługi był w momencie, kiedy otrzymywał wszystko. Żeby otrzymywać darowanie długu i cieszyć się z tego, trzeba umieć otrzymać darowanie długu. Trzeba mieć świadomość tego, co tak naprawdę zostało nam darowane. Jeśli on był przekonany, że jest w stanie spłacić ten dług, no to jego wdzięczność jakby nieco malała. Jeśli on nie miał świadomości, jak bardzo jest dłużny, ile tych pieniędzy, ile lat musiałby pracować, jeśli nie miał świadomości tego, ile tak naprawdę otrzymuje,
jego serce już reagowało trochę inaczej. Jeśli był przekonany, że mógłby to odpracować, być może poczuł się trochę upokorzony, że król tak go nie docenił, bo przecież trochę by popracował, wszystko by oddał. Być może pomyślał sobie, no tak, gdyby ci moi dłużnicy oddawali mi na czas pieniądze, ten 100 denarów, to być może miałbym, żeby chociaż pierwszą ratę wpłacić. Być może nie skupił się na tym, o czym mówiliśmy już w pierwszej części nabożeństwa, być może nie skupił się na tym, aby być wdzięcznym, aby docenić to, że nie musi 123 tysiące lat pracować, tylko skupił się na tym, że on przez kogoś nie mógł oddać, że on być może sam poradziłby sobie, nie musiałby otrzymywać tej łaski. Wiecie, łaska bardzo często widziana jest w sposób negatywny. Bardzo często nie chcemy czyjejś łaski. I myślę, że to tutaj był problem z tym sługą, skoro od razu na wyjściu był w stanie rzucić się na kogoś, kto też jest mu dłużny pieniądze. Bardzo podoba mi się, że Chrystus mówi, że to Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. Jako tego króla zazwyczaj widzimy Boga i słusznie, bo Pan Bóg właśnie w taki sposób podchodzi do nas, darując nam wszystko. Ale Chrystus mówi coś więcej. Chrystus mówi, że nie tylko Bóg jest do tego króla podobny, ale że Królestwo Niebios jest jak ten król. Że my wszyscy, mając dostęp do Bożego Królestwa, mając dostęp do Królestwa Niebios, wchodzimy w zakres podobieństwa do tego króla. A ten król był nie tylko łaskawy, litościwy i nie tylko darował dług. Ta druga część jest bardzo ważna, bo mówi, że poza tym, że król jest w stanie zrezygnować z tego, co jego, jest w stanie anulować to wszystko, nie dochodząc swoich roszczeń, nie upominając się o to, co mu się słusznie należy, ten dług, to były pieniądze tego króla, to było jego. Król zrezygnował ze swojej własności, ale to nie jest jedyna cecha króla, którą tu widzimy. Druga bardzo ważna cecha mówi o tym, że król nie był w stanie znieść krzywdzenia innych w taki sposób. I to jest bardzo ważne, bo z jednej strony Królestwo Boże mówi nam o tym, że mamy wyrzec się samych siebie, ale z drugiej strony Królestwo Boże mówi nam o tym, że nie możemy pozwolić, żeby kto inny został skrzywdzony. I tutaj król na to nie pozwala. Tutaj król reaguje bardzo wyraźnie, bardzo stanowczo. Nie pozwala na to, żeby inni ludzie byli traktowani źle, skoro on obdarza miłością wszystkich. Chciałabym na koniec przeczytać tekst z 4 Księgi Mojżeszowej. 4 Księga Mojżeszowa, rozdział 14. W mojej Biblii to jest strona 164. 4 Księga Mojżeszowa, rozdział 14, wersety 17-20. Niechże więc teraz wielką okaże się moc Pana mojego, jak rzekłeś, mówiąc, Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy, przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i do czwartego pokolenia. Odpuść przeto winę tego ludu według wielkości Twojej łaski, jak już przebaczałeś ludowi temu od czasu wyjścia z Egiptu aż dotąd. To jest historia, kiedy Izrael zgrzeszył i Mojżesz prosi o łaskę dla Izraela. I bardzo uderzyło mnie to, w jaki sposób Mojżesz to robi, bo wydaje się, że Mojżesz zna tę historię i zna pytanie Piotra. Mojżesz prosi Boga o wybaczenie nie do 7 razy. Mojżesz zdaje sobie sprawę, że już wiele razy Pan Bóg im wybaczył, a jednak znając Boga, ma odwagę poprosić Go o raz jeszcze. A co najbardziej jakby bije w moje serce, kiedy czytam ten wers, te wersety, to wersety 17 i 18, niechże więc teraz wielką okaże się moc Pana mojego i dalej jest mowa, odpuść przeto winę tego ludu. Moc Boga bardzo często widzimy jako walące się mury Jerycha, jako płomień ognisty, jako te wszystkie wojny w księgach królewskich. To widzimy jako moc Boga. Tutaj Mojżesz, prosząc Boga o łaskę, mówi, Boże, Twoją mocą jest to, że Ty nam przebaczasz. Świat mówi wokół,
że ludzie, którzy przebaczają, są słabi, dają się wykorzystywać. A Mojżesz mówi, Boże, Twoja moc polega na tym, że Ty po raz kolejny jesteś w stanie nam wybaczyć. I zastanawiając się nad tym, co mam w sercu, kiedy ktoś mnie krzywdzi, zdaję sobie sprawę, że Boża moc polega na tym, że jesteśmy w stanie wybaczyć. Człowiek sam z siebie w takiej sytuacji, kiedy jest krzywdzony, nic nie może zrobić. Człowiek, kiedy jest krzywdzony, nie myśli o tym, żeby być porządnym, dobrym człowiekiem i stanąć na wysokości zadania. Wiecie, bardzo często sami jesteśmy w stanie zburzyć mury, sami jesteśmy w stanie załatwić sobie w życiu wiele rzeczy, zbudować sobie w życiu wiele rzeczy, ale włożyć do swojego serca umiejętności przebaczenia nikt z nas nie jest w stanie. To jest właśnie moc Boga, która może realizować się w naszym życiu. To jest Królestwo Boże, do którego każdy z nas ma dostęp. I na koniec nabożeństwa chciałabym poprosić was, bo z tej historii wniosek dla mnie jest taki, że przebaczenie, to, które dokonywało się w sercu króla, to, które nie dokonało się w sercu dłużnika, to nie był ten akt jednorazowy, który miał miejsce przy rozmowie o długu. To była pewna określona postawa względem drugiego człowieka. I dlatego dzisiaj takie może trochę zadanie domowe, może taka prośba z mojej strony, jeśli macie ochotę wejść w to głębiej, to nie zastanawiajcie się na podstawie tej przypowieści, co komuś innemu powinnam przebaczyć, albo w którym punkcie mam problem z przebaczeniem. Wróćmy do tego punktu, gdzie tamten grzesznik miał problem. Wróćmy do punktu uświadomienia sobie, ile nam zostało przebaczone. Bo żeby komuś wybaczyć, potrzebujemy wiedzieć, że nasz dług do spłacenia to jest setki tysięcy lat pracy. Nasz dług do spłacenia to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie wykonać. I to w tym miejscu, w poczuciu tej bezsilności, tej potrzeby, tej świadomości mocy i łaskawości Boga, to w tym miejscu dopiero zaczyna się nasza możliwość do przebaczenia. Dziękuję bardzo. Amen. Amen.